Witam Was serdecznie. Z tej strony Oznaczony, a to kolejny, już szósty odcinek naszej serii z Dragon Age'a. Widzimy się dokładnie w tym samym momencie, gdzie się pożegnaliśmy ostatnio, gdzie nam tak chamsko przerwało. No, wybaczcie, tak już niestety wyszło. Cóż, w tym momencie lecimy do przełęczy Sulhera. Nie mam pojęcia, co to jest. Dowiemy się zapewne tuż zaraz, za chwilkę. Pozbieramy sobie ziółka, bo coś trzeba będzie zaraz zajarać, jak to zwykle. I zobaczymy, co ten gościu od nas chce. Znajdę ci tego muła. Felix de Grosbois. I don't normally take this route, but with the war, I was sadly, I've had neither. Ugh, this trip has been one miserable disaster after another. Of all the other things that went wrong, the worst is this artifact I've... It's a control rod, I'm told. Tak, różdżki kontrolne do golemów. Nie wierz w takie rzeczy. Nie, nie, nie. Take it off my hands? The catch? The catch is that the golem didn't come with the rod. Even if I could get down there, which I can't, I understand the place has been... That's not such an issue for adventurous types like yourself, surely. Or I'm hoping that's so, at least. Oh, that... Pewnie. Będę się przebijał przez całą wioskę Mrocznych Pomiotów w celu zdobycia golema, który zapewne nie będzie działał i dlatego mi się nie przyda. Tak, już biegnę. Dobra, co my tu mamy dalej? Czyżby to już cała przełęcz była? Okej. Dobra. Przełęcz Sulhera. Góry. Zobaczmy zaraz. Zobaczmy, co powie na to mój dziennik. Czekajcie, czym tu dziennik jest tu. Dodatkowa zawartość. Nie lottering. Tablica kontora to też nie. Patronka swego rodu. A to sobie uaktywnimy. Orzammar, czyli to są krasnoludy. Nie chciałem kliknąć. Wybaczcie. O, walka. No dobra. Jakieś skurczybyki mnie napadły po drodze, widzę. Tak? Nie napadły. Jakiś kolejny z mułami. Cześć gościu, ty też zgubiłeś muły? You have coin, stranger? The doors of Mar closed off, old. Fine weapon and arms, dwarven made. No zobaczmy. Łapki, krasnoludzki topór. Mam lepszy. Ale to jest dwuręczny, to też nie. Diamentowy młot. Też dwuręczny. Mało. Chyba sobie dam spokój z tymi zakupami. Amulet ucznia. Odporności psychicznej. Niepotrzebna mi odporność psychiczna. Jestem wystarczająco odporny psychicznie. No dobra, jak nie, to nie. Chodźcie, ruszamy do Orzammaru. Już byłem. Dobrze. To jest wioska Redcliffe. Zamek Redcliffe. Ziemia Bannalorena. Góry grzbietu Denerim.
Bardzo rozumiem. Pójdźmy sobie tutaj. Może coś ciekawego będzie w tej wiosce. Czemu mi zawsze muszą po drodze atakować? Ludzie, po co? No. Hello, ja tu byłem. Niepotrzebny mi jesteś, gościu. Zobaczymy, co w tej wiosce jest ciekawego. Zamek jest. To już mi się podoba. Kocham cię, wyjdź za mnie, proszę. No tak, to już mówiłeś. Which made Kaelin my... Ha! Yes, I guess it does at that. I should use that line more often. Hardcore. I would have told you, but... It never really meant anything to me. I was inconvenient, a possible threat to Kaelin's rule, and so... Everyone who stary, jesteś taki tym podniecony, że się świecisz. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. I didn't want you to know as long as possible. Dobra, stary, nie obchodzi mnie to. Spokojnie, i tak nie zamierzam się z tobą przespać. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend you still think I'm some nobody who's... See? Tja, gościu. Dobry jesteś. Nie. O, zobaczmy, co mi powiedzą o Redcliffe. No, okej. Okay. Ruszamy. Wreszcie jakiś most, który nie jest rozwalony. Jak to miło. O czym mówisz? Monsters come out of the castle. Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. Hold on. What is I should take you to Ban Tegan. He's all the top. Ban Tegan, Arleman's brother. Yes. No to chodźmy. U barona lokalnego zawsze może się coś dowiem. Może. Albo mnie wywali na zbity pysk. Potem jak już uratuję mu życie, zdrowie i zamek. I fortunkę. I ładną żonusię. Ale zobaczymy. No spokojnie. It's Thomas, yes? No, my lord. They... Well done, Thomas. Greetings, friends. My name... I remember you, Ban Tegan. The... Covered in mud. Alistair, wy się znacie. Jak fajnie. Still alive, yes. Though not for long, if... Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with mine. What, that he pulled his men in order to save them? But Kaelin risked everything and then... Loghain calls the Grey Wardens traitors. So, you are a Grey Warden as well? Is it possible we've met? You seem very familiar. Ah, yes, that's it, exactly. You're here to see my brother. Unfortunately, no one has heard from the castle in days. No guards patrol. The attack started a few nights ago. Evil... Things. Some call them the Walking Dead. Zombie! Jak ja kurwa uwielbiam zabijać zombie. They hit again. Uwielbiam. With Kaelin dead and Loghain starting a war over the throne, I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. It isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arleman. Oczywiście, że pomożemy. Pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think. Zawsze można dołożyć jeszcze trochę. Malkontentka z ciebie. Thank you. This means
Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is... You may discuss with them the preparations for the coming battle. Very well. Okej. Ta Morrigan to faktycznie jest wielka malkontentka. No cały... Nie chcę z tobą gadać. I will be grateful of your attempt, even if... Allow... How awful... All those who... They are terrified of tonight's attack. And I fear these walls will not keep... No błogosławień, co zawsze się przyda. Blessed art thou who exists in the mid... Blessed is the prophetess. Szkoda, że nie pomogło. Żadnych bonusów, nic. Szkoda trochę. Caitlin? How terrible. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. You will. I'm so scared, father. What are we going to do? Zobaczymy. Jak się znajdzie po drodze, to go znajdę. To jest Murdoch, czyli to jest ani śladu wroga. We need what little armor and weapons we got repaired, and quickly, or half of us will be fine. Sorry, nie jestem. Zbrojmistrzem płatnerzem ani nic takiego. Mogę cię poklepać. I'd appreciate it. If he does. Zamknął się w kuźni. Kuźnia jest tu. Czyli to jest kuźnia. Jeżeli to jest kuźnia, to muszę tutaj wejść. Logiczne. Go away. Curse you. Leave me in peace. You've already taken everything out of my stores. Jest wojna, stary. Hello. Huh? Who is that? What do you want? Certainly not. I don't know you and I don't want to. That's so. Well, if Murdoch wants more weapons, you can give him the... If you didn't notice, the smithy is closed, the forge is cut. No dobra, wchodzimy. A tak to będę mógł już zastosować perswazję z bliska. What is that smell? Somebody's been drinking. So I let you in. You wanted to talk. Now we're talking. My a Grey Warden, is it? Anyhow, my name's Owen. Though you might already know that. Upić zawsze chętnie, ale dlaczego? Ale akurat może nie teraz, kiedy idą zombiaki. You were asking a great. I want a promise. Promise me that you'll look for her. That you... I'll accept that. Oczywiście, postaram się. Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Chyba sobie zmienię czarodziejkę. Może jesteś ładna, ale kurna po prostu zaczynasz mnie denerwować. Murdoch just better send his. If you need anything done. No dobra. W takim bądź razie. Burmistrz niech wyśle ludzi, a ja lecę szukać córki. Super. O tym marzyłem. Well, it looks like Owen, the damn fool, is falling over drunk and still manages to make smithying look. I'll send one of my men to inform Bantigan the militia is ready for battle. We'll do our best. We'll fight. Dobra, jeszcze we coś. You'll find him and... Okej, przy młynie. Czyli gdzieś tutaj. Bo wydaje mi się, że to jest młyn. I am not lost, nor for that matter a king. And there's nothing a ich tu nie ma. You are Merrick's son. You are the rightful king of Ferelden. I am
am the son of a star-struck maid and an indiscreet man who just happened to be king. Look, I can't be king. Some days I have trouble figuring out which boot... To bardzo mądry jesteś faktycznie, nie powiem. O, jaka ona jest milutka. Dobra. Gdzie jest ten gościu, co? Zobaczmy, może mapa mi coś na ten temat powie. Sklep. Dom Caitlin. Świątynia. Dom. Kuźnia. No. Jakby, kurde, nie patrzeć, młyn był tam. I oni mieli tam stać. Ale tam nie stali. Wniosek jest prosty, coś jest nie tak. Kurde, jestem mądry. Dobra. Hello, szukam tutaj obrońców. Cip, cip, chodźcie. Milicja, milicja, Murdock. Nie chcę Murdocka, tylko kurde... Tych, co się mieli bronić tutaj ze mną, no. Trupi korzeń. Może być trupi korzeń. Może ta się... No nie da się tu wejść. Charakterystyczne drzewo. Fascynujące. No a tu się da jakoś na górę wejść. No to może tam będą stali. Oj, Michał, mądry jesteś. Bardzo mądry. Kogo, czy tu się... A no wejdźmy, zobaczymy. Może coś tu będzie ciekawego. Dernal Garrison. Yes, what can I do for you? Very well. Wspaniała rozmowa. Byle takich więcej. Piwniczka. Kuferek. O. Czekaj, nie, to ja jestem łotrzykiem w tej drużynie. Szkoda, że nie mam w takim razie nic więcej. Ale dobra, w takim razie musimy lecieć gdzie indziej, szukać tych mordeczek obrońców. Może się znajdą jakimś cudem. Nie wiadomo gdzie i kiedy, ale jakoś. Byłoby miło. They also say that washing your feet in winter makes you catch cold in the head, but we all know that is not true. W ogóle mycie nóg jest bez sensu. They are right. And they are right in this. You know the stories about Of course. You think my mother would let me go without telling me all the stories? Nie jestem pewien, czy chciałbym usłyszeć tą historię. She was the one who kindled my love of the old tales and legends. O, jest. Sir Perf. The stories curdled my blood and haunted my dreams. No, są dobre i gorsze, mamusie, no tak bywa. No, little girl wants to be told that this is also expected of her once she comes of age. Widzę, że fajną fajną historię rodową macie, naprawdę. Podoba mi się. I must admit, I do not know quite how to address you. Is very well then, my lady. I am I am Sir Perth, until recently in direct service of Arl Eamon of Redcliffe. Would that I had chosen not to seek out the Urn of Sacred Ashes. Perhaps I would offend... Ah, well, with the Grey Warden aiding our defense, perhaps all... We have sufficient armor and weapons, but my... Perhaps you could approach Mother Hannah in the... Otherwise, I do not know what else you could provide beyond your own talents. We're as prepared for the honor. That gladdens my heart to hear it. Jeszcze czegoś? No, nothing comes to mind. If you have not spoken to the mayor, Murdock, you should. Dobra.
The Knights of Redcliffe are ready to fight at your disposal. As you wish. Czyli w takim razie trzeba lecieć do tej kapłanki, czy tam, czym ona tam nie jest. A następnie zacząć rozwalać te zombiaki. Bo zombiaki mają to do siebie, że z reguły należy je rozwalić. Headshotem z shotguna w głowę, ewentualnie jeżeli jesteśmy w średniowieczu, to tą głowę uciąć toporem, czy też mieczem. Może być również rozpłatanie młotem. Jak komu wygodnie. Można również ją wybuchnąć czarem, na przykład fireballem. To się zawsze sprawdza. Sprawdzone sposoby są zawsze dobre. What is it you need, child? I have done all I can for them. What Sir Perth seeks is something that is not in my power to give. Sir Perth believes that I can protect them against these creeps. Well, can't you just tell him the Maker will watch over? You mean you want me to let them think the Maker protects them in a real sense? No weź, pomożesz. I cannot do it. I know that their own... Now please, let me tend... Nieładnie. What is it you need, child? Są gotowi. Okej. Czyli jeszcze trzeba mu pomóc. Bo oczywiście rycerze broniący swojego życia nie mają wystarczająco wysokich morali, żeby je obronić, bo jakżeby inaczej, potrzebują jeszcze modlitw. Nie wiem. Ja preferuję jednak swój toporek i mieczek. Jak również nieczyste zagrania w rodzaju kopniaka w jajca. Tak, to są naprawdę dobre sposoby, sprawdzone. Serio. Nie chcecie, nie wierzcie, ale wypróbowane wielokrotnie. Knights of Redcliffe are ready to fight at your disposal. Have you spoken to the revered mother? Has she offered anything? I see. Then I suppose we must thank you for your efforts. We shall fight on nevertheless. No dobra. There is still time before the sun goes down. If you have not yet spoken to Murdoch, or if there... Good luck to you then, and may the Maker watch over us all. Jazda! Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co tu będzie, co to będzie? Bitwa będzie, rzeźnia będzie, masakra też. They come in, dlatego nie strzelasz, tylko spierdalasz. Takie logiczne. Co to, wygląda kurde jak dziki gon z Wiedźmina. Ktoś tu kradł pomysły Wiedźminom. Dobra, atak o zmierzchu. Rycerz, rycerz. No tak sobie będziemy stać. O, coś tu widzę. Tam coś jest. Marigan. Postrzelaj sobie. No, strzelać miałaś, a nie... Jeden mniej. O. Facebooki widzą, na mnie nacierają poza żywymi trupami. Cóż, to mamy groza. Nieumarłych raczej nie groza nie załatwi. O, zobaczmy, co to powie. Żywy trup. To już całe natarcie? Dwa trupki? Dobra, tu widzę kolejni. Kolejny. No nawet dwóch. Hardcore. No strzelaj ty, manie. Wyssanie życia. Nie, to może nie teraz.
ciebie sobie powysysam, jeśli ci to nie przeszkadza. Ci rycerze tam... O, wycofać się, kurwa! Dobra, panowie, serio. Aż nie to chciałem zrobić. Tak. Ty strzelaj. Tu. Ty. Trzepnij sobie trójką, a ty... Zaraz zobaczymy, czy będziesz mógł trzepnąć. Kurwa, łotrzyk się wbija w sam środek walki, no jaka ty mądra jesteś, ja pierdzielę. Rycerze, pomocy, hello. Tutaj walka jest, nie? Dobra, Morrigan, trzepnij błyskawicą. No to zaraz padniemy, a ci się nie ruszą, no. Dobra, ty lecisz tu. Ty też lecisz tu. I ty również. Hop. A ty spierdzielaj byle dalej. No wreszcie, dobrze. Wzięliście się za walkę, widzę. Aleluja. Dobra, jedziesz tego. Dobra, czekaj, to jest układ leczniczy. Ciep. Łuczniczka już mi leży, miło. Morrigan, weź zacznij się trochę bardziej starać, co? Dobra. Leczysz raz, leczysz dwa. Dobra, wiesz co, ty się zmieniaj w tego pająka. Już wiele tymi zaklęciami tutaj nie pomożesz. Cóż tu mamy? Podwójne uderzenie. Fuck. Zdechł. Dobra, stary. Lecz się. Kurwa mać. Dobra. Jest źle. Miejmy nadzieję, że Morrigan z rycerzami to wybroni. Bo jak nie, to jest czarna dupa. Dobra. Ja pierdzielę. Serio? Okej, okay, jest miło. No cóż. Shit happens. Dobra, tym razem się nie ruszamy. Stąd. Jedno stoimy. Drugocący strzał, dobra. A ty. Tym se postrzelę. No dobrze. Tryby macie powłączane, ok. Poniżej pasa. No chodźcie tu. Co będę na was tak czekał? Strzelaj do tego, dobra, okej. Mogliby się tylko po jednym, no może po trzech ich dawać, no. Nie obraziłbym się. Time to die!
It's your time to die, bitch. Nie marnuj się tyle many, nie ma sensu. Serio, Morrigan, uspokój się troszkę. Wytrzymałość też no również nie ma sensu aż tyle zużywać. Czekajcie, aż wyjdą kolejni. Szybki strzał. Oho. Szczelać go. Nie biegnij do niego, nie biegnij do niego. Kurwa. Co to za debile są, no, za przeproszeniem. Dobra. Anyway. Kolejni. Chodźcie, chodźcie. Nie będę sam do was szedł. Nawet o tym nie myślcie. Sir Perf. Perf. Dlaczego mi się to jakoś tak niedobrze kojarzy, nie wiem. Dobrze, dobrze. Póki leci po jednym, to bijmy ich po jednym. Nie ma sensu więcej. Tamci tam, jak widać, się zaklinowali. Czasem bugi się przydają. Dobrze, dobrze. Mądrzy uciekli. Dobrze, czekaj, czekaj. Ty jesteś łuczniczką. Ty nie walczysz z bliska. Przeszpilony jesteś, dobra. Zdychaj. I teraz tym może. Hop, dobra. Kolejna grupka za nami. Swoją drogą, jeżeli żywe trupy atakują, a tutaj żywe trupy to nie są po prostu takie sobie istoty, tylko zwłoki opętane przez demony, to znaczy, że tam na górze, w tym zamku, skąd przychodzą te żywe trupy, musi znajdować się mag krwi. Bo tylko magowie krwi zajmują się takimi nieprzyjemnymi sprawami, jak tworzenie zombie. W związku z czym, prawdopodobnie, zaraz będziemy musieli iść i w formie takiego fajnego bossa w przerywnikach odciachania żywych trupów, będziemy musieli załatwić tego skurczybyka. Tak, tego jestem praktycznie pewien. Chyba, że on się pojawi nam tutaj. Oczywiście zejdzie, że tak powiem, ze swojej... A ty fajnie napinasz ten łuk. A ty fajnie napinasz... klatkę piersiową przy strzale. Dobra. Nie pójdę do was. Ani sobie myślicie. Będzie tak jak ostatnio. Pójdę i wyskoczy 90 kolejnych. I sobie umrę po drodze. No bo czemu nie? No, mówiłem. Dobra. Tylko nie atakujcie tamtych, dobrze, wycofajcie się. Utrzymywać pozycję, mordeczki. To jest najważniejsze przy oblężeniach. Utrzymywać pozycję i być gotowym na kolejne ataki. O, o, o. Bo oni są idiotami i idą po jednym. A jednego bez problemu sobie uciekamy na kawałeczki. Tak drobne, jak tylko będziemy potrzebowali. Akurat, żeby zrobić fajną sałatkę. Będzie co piec narożnie po zwycięskiej bitwie. Patrzcie, kurde, jakie mądre. Okaleczający strzał. No dawaj. Ciep. Dobra. Już was nie ma. Czy to znaczy, że to koniec?
walki, czy nie, idzie kolejny. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że tutejszy system będzie ich spawnował do końca świata jeden dzień dłużej, jeżeli się nie przedrę tam dalej, bo ja się tam nie przedrę. Bo po prostu nie dam rady. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jak tam perf. No, tego, to ja też wiem, naprawdę. Dobra, to dla odmiany trochę sobie powalczymy Morrigan. No i już cię nie ma. Snurą, kurde, naprawdę. Ja z wami, ja z większą ilością was gadałem, a was tu jest czterech. Czterech! Słownie, czterech. Ja nie wiem, co byście zrobili, gdyby nie moje wsparcie. Zapewne posrali się w wasze leśniące płytowe zbroje. Jak zawsze. No idziecie czy nie? Jezus, no. Zobaczmy, co ja mam w tym dzienniku. Atak o zmierzchu. Co za... Stu kurde, dzięki za takie wspaniałe wsparcie. O, tu jesteś. Dobra, jesteś jeden, to cię mogę urządzić. Dobra. Zawsze jeden mniej. Trochę tu tak zielonkawo. Naprawdę nie chcę iść dalej, no. Ścięło mnie, czyżby to tak. Aha. No dobra. To ruszamy. Bo oczywiście bez nas nigdzie się nie obronią, no bo jakżeby tak? Przecież to jest zwyczajnie po prostu niemożliwe. Jesteśmy niezastąpieni. Członek milicji. Chodźcie tu. Jak ja lubię te zaklęcie. Uścisk zimy. Tak ciekawie brzmi. No, nie wiem, czy wysysanie życia z zombiaka to jest na pewno dobry pomysł, ale jak mogę, no to... Cóż. No walczysz tymi zaklęciami mocno. A jest, level. Podczas walki nie można awansować. Dobra. Kolejne zdechlaki zdechły. Po raz drugi. Ciekawe, skąd oni się wzięli tutaj, skoro mieli iść z zamku, a z zamku przejść jest na górze. Ale no, okej. Okay. Uznajmy, że taka logika tej gry. Dobra, teraz sobie trochę to będę trochę powalczyłem. Może być? Może być. Hop. No,
No, masz go bić, a nie sobie stać w miejscu. Bardzo ładnie. Tam idą kolejni, ale to z nimi się zajmiemy za chwilę. Tymczasem trzeba się zająć tymi. Jedziesz tym. Ogłuszenie. I już jesteś nie niebezpieczny. Jesteś spokojny jak misiaczek. Dobra, więcej trupów. No ile was tu jest? Kurde, przepraszam cię was bardzo, tutaj cała armia. Skąd? Tak, Morrigan, bij się z trzema. To się na pewno zawsze sprawdza. Wiem, że jesteś odważna i wierzysz w siłę swoich zaklęć oraz tycków, ale no kurde, nie przesadzajmy. No i teraz ledwo zipię. Masz, leczaj się tym. Lepiej się wycofaj. Dobra. I teraz na tyły magowie i łucznicy biją z tyłu. To logiczne. Dobra. Chyba ich nie ma więcej. Chyba to już wszyscy. Oby. To szybko wbijamy expo, póki możemy. Chętnie mi się w niedźwiadka zmieniał. To jest fajne. Grałem tym. Więcej zaklęć nie masz. Dobra. Aha, czyli to tak koniec. Po prostu. Nawet nie powiedzieliście, że to coś więcej. Dobra, luz. Nie ma sprawy. Dawn arrives and we survive the night. We are victorious. Yeah! Wszystko dzięki Szaremu Strażnikowi, czyli mnie. Tak, to ja. I thank you, dear lady. Truly the Maker smiled on us when he sent you here in our darkest hour. Let us bow our heads and give. Now they walk with He who is their Maker. With the Maker's favor, the blow we delivered today is enough for me to enter the castle and seek out your Arl. Be wary and watch for signs of renewal. Now we've no time to waste. Meet me at the mill. Dobrze. W takim razie ja sobie w tym momencie skończę odcinek. Widzimy się już niedługo w kolejnym, w którym przeprowadzimy natarcie na Zamek Nieumarłych, w którym prawdopodobnie istnieją magowie krwi w ilości zapewne dużej, wnioskując po ilości pomiotów, które stworzyli. Ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za pomoc w odparciu natarcia i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!